Witaj na kanale. Film składa się z dwóch części. Część pierwsza to podstawowe informacje o zwierzaku, natomiast część druga to odgłosy zwierzaka. Odgłosy możesz wykorzystać w dowolny sposób: gdzie chcesz, jak chcesz. Zupełnie za darmo. Owca domowa jest zwierzęciem hodowlanym, znanym ludzkości od tysiącleci. Zalicza się do rodziny krętorogich. Pochodząc z linii dzikich przodków. Wśród owiec rozróżniamy płci: samica to maciorka, samiec baran lub tryk, a ich młode to jagnięta. Charakterystyczną cechą tych zwierząt jest ich roślinny sposób żywienia oraz zdolność do przystosowania się do różnorodnych warunków środowiskowych, co pozwala na ich hodowlę na całym świecie. Owce są wykorzystywane przede wszystkim dla mięsa, którego rodzaje to jagnięcina i baranina, uznawane za jedne z najzdrowszych, a także dla wełny, z której każdego roku z jednej owcy można uzyskać od 5 do 6 kg surowca. Barany charakteryzują się zróżnicowanymi wymiarami i wagą, co zależy od rasy, płci oraz warunków hodowlanych. Długość ciała barana może wahać się od 63 do 127 cm, a jego waga mieści się w przedziale od 20 kg do 150 kg. Przy czym samce są zazwyczaj większe i silniej zbudowane niż samice. Średnia długość życia owiec domowych oscyluje wokół 10 do 12 lat. Ich sierść, która może przyjmować różne odcienie, jest podstawą do produkcji wełny, ważnego surowca wykorzystywanego w przemyśle tekstylnym. Barany są roślinożercami, co oznacza, że ich dieta opiera się głównie na roślinach. W naturze zjadają trawę, rośliny, nasiona oraz inne dostępne roślinne pokarmy. W hodowli żywienie owiec opiera się głównie o pasze takie jak świeża zielonka, siano, susze, kiszonki, sianokiszonki. Jako zwierzęta gospodarskie, owce są także częścią łańcucha pokarmowego dla ludzi. Ich mięso, jak i baranina, jest cenione za walory smakowe i zdrowotne. Ponadto, w niektórych ekosystemach, duże drapieżniki mogą polować na owce. Jeśli mają do nich dostęp, owce domowe są niezwykle przystosowalne i mogą żyć w różnorodnych środowiskach na całym świecie. Ich naturalne siedliska mogą obejmować górskie hale, pola i stepy. Ta wszechstronność środowiskowa sprawia, że owce domowe są jednymi z najbardziej rozpowszechnionych zwierząt hodowlanych. Zostały one zaadaptowane do życia w różnych warunkach klimatycznych, od chłodnych obszarów górskich, przez umiarkowane łąki aż po suche stepy i półpustynie. Owca domowa, baran w odniesieniu do samca, jest gatunkiem należącym do królestwa zwierząt, typu strunowców. Zaliczana jest do gromady ssaków, w obrębie której klasyfikowana jest w rzędzie parzystokopytnych. Rodzina, do której należą owce, to wołowate, grupująca zwierzęta o podobnych cechach morfologicznych i behawioralnych. Gatunek ten z uwagi na swoją długą historię udomówienia, odgrywa istotną rolę w życiu i gospodarce człowieka.